Siema, witam ponownie na Medivii. No, z tą Medivią miałem ruszyć troszkę wcześniej, ale niestety plany się pokrzyżowały. Także teraz sobie już ruszymy trochę bardziej z tą Medivią. Bo ja już sobie troszkę tutaj poskillowałem. O, tu jeszcze jakieś stare uchy. Ichy. Oj, żarcie tu jeszcze mam. Kurde, zapomniałem palić many jak skillowałem. Whatever. Dobra, więc tak. Mam 88, prawie 89 melee fighting, tak samo dev. I kupiłem kilka itemów. Kupiłem sobie Ancient Sworda, który na początku nie będą mi działały te atrybuty, no bo nie mam levela. Kupiłem sobie Crown Armor, Crown Shielda. No i to tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o moje zakupy. Więc myślę, że powinno być dużo, ale to dużo łatwiej na tych cyklopach, bo ja muszę skończyć taskę na cyklopy, a później prawdopodobnie pójdę na jakieś dragony, chyba że ktoś ma jakiś lepszy pomysł, na co potem mogę iść zrobić taska, bo jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Też nie wiem, jaki będę miał level po zrobieniu tego taska, więc w sumie jakie taski ja chcę robić? Na expa? Chyba na expa. Są jakieś dragony. Tylko dragon ma 1000 HP. Więc nie wiem w zasadzie, czy podołałbym na takiego dragona. Co my tu jeszcze mamy? Exp taski. Te frakcyjne na pewno przydałoby się porobić, ale na razie mi się tego nie chce ogarniać, bo z tym dużo roboty jest. Kurde, no nie wiem, bo to są też mobki, których ja w ogóle nie znam, nie? Wyverny, ale to ma 7 HP. Krypt to nie. To ma 3 HP. Smok ma 1000 HP. Skorpion ma 950. Coś pomiędzy może smokiem a skorpionem. Shaman Warrior 700 HP. No, może coś takiego, kurde. Te dragony mają 600 HP, one byłyby idealne. Tylko problem jest taki, że z tymi dragonami jest tylko jeden resp. I prawdopodobnie dużo, z tego co słyszałem, to dużo, mega dużo ludzi tam chodzi. No bo jest to jeden, jedyny resp na te dragony, nie? I to jest mega problematyczne. No ale zobaczymy, jak ktoś ma jakieś pomysły, na co później będę mógł iść. Jak zrobię tego taska na cyklopy, no to śmiało może napisać. A ja póki co idę bić cyklopsy. Dobra, uwaga, testujemy nowy mieczyk na cyklopie. Co to tak mało bije? Ej, no ja myślałem, że to więcej będzie biło. Ciekawe. Tam się ludzi. No to niby ten base attack jakby dostaje, nawet jak nie mam levela na tego weapona. Mam 46. Aha, dobra, okej. Okay. O, to tibijskie RNG, nie? Po prostu. Że wchodzimy takie słabe hity. Teraz wchodzę za ponad 200. Myślę, że całkiem git. Myślę, że tego taska to bez problemu zrobię. Nawet mógłbym iść na coś mocniejszego, ale już sobie zrobię cyklopy. No i będę musiał pomyśleć, co dalej, nie? Jest i level upik, 32 level. No, jeszcze do tego taska to trochę tych cyklopsów pobije. Może wbije jakiś 40 level tego czasu, zobaczymy jeszcze, czy za taska dostanę. Troszkę expa. No i level upik. 33 level, tylko no nie podoba mi się to, bo jakiś chłop mi tu zaczął biegać. I kurde, no. Jak na dwie osoby, to za mało tu jest tych cyklopców. Musiałbym zobaczyć, czy gdzieś jeszcze są. Cyklops. Jestem na village. Tu jest Cyklop Village na Arak, może City of Giants. O, tu myślę, że może ich być dużo, bo to jest Edron, nie?
Tak. Ty, dobra, to idę tam. I to jest gdzie? Garogat. Tylko ja nie wiem, czy tam dostępu nie trzeba. Bry? Nie. A nie wiem, czy ten chłop sobie stąd idzie, czy nie, bo... On targał jakiegoś lootbaga, więc możliwe, że sobie poszedł. Zobaczymy. Chociaż tam jest, tutaj tak jest za mała, więc musiałbym iść gdzieś indziej. Zobaczymy, pójdę spróbuję zobaczyć, czy mam dostęp na to Edron. A jak nie, no to będzie trzeba sprawdzić jakąś inną miejscówkę fajną. Na te cyklopsy. Żeby skończyć tego taska. No jeszcze trochę mi tego zostało, nie? Bo ile ja mam? Stówkę ledwo tych cyklopsów. Jeszcze 400 cyklopsów muszę uwalić. A to jeszcze troszkę czasu zajmie. Dobra, dotarłem na miejsce, zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda z ludźmi. Czy będę mógł sobie tu pobić te cyklopsy, czy nie? Sobie odpuścić na dzisiaj i po prostu jutro rano przyjść. No bo teraz gram o godzinie 18, więc no już powiedzmy, że powoli jest taki pik graczy, bo ludzie z roboty przychodzą i tak dalej. No ale zobaczymy. Pobiegam sobie tutaj trochę. I zobaczymy, ile ludzi spotkam. Mam nadzieję, że nikogo. Jest i level upik, 34 level. Na razie tu nikogo nie ma. Ale jestem na tym pierwszym piętrze, więc pytanie, czy... W sensie możliwe, że ktoś niżej jest, nie? Więc to będę musiał na pewno obczaić. Najpierw tu sobie zrobię takiego robucika małego i pójdę niżej. No i zobaczymy, jak to niżej będzie wyglądać, nie? Czy tam ktoś jest, czy będę miał wolne i czy będę mógł sobie zrobić tę taskę wreszcie. No i kolejny levelek, 35 level. I cyklopów mam dopiero 120 zabitych. Także no kurde, myślę, że nawet 50 może level wbije, zanim skończę tego taska, nie? Bo dosyć wolno to idzie. No i kolejny levelek, 36 już. 138 cyklopów. No, także kurde. Level zapierdziela. A ile cyklopów? Niekoniecznie. I kolejny levelek, 37. Także no, zaraz będzie 40, a cyklopów dopiero 150 zabitych. A co jest tutaj, niżej jeszcze? Trzeba obczaić, bo tu nigdy nie byłem. Oraz zobaczymy, co tu jest. Mam tylko nadzieję, że nie zginę, proszę. Może się uleczę. A, cyklop warrior, ciekawe, czy mi go zaliczy do cyklopów. Wydaje mi się, że powinno... A nie. Nie zaliczyło mi go. 158. I to są chyba sami tacy. Nie, to jak mnie nie zalicza ich do taska... No... To nie ma co ich bić. A szkoda. Bo one pewnie więcej expa dają. Więc wolałbym tych warriorów bić, ale jak... Nie zalicza do taska, no to niestety trzeba się cofnąć na górę i... I tutaj kółeczka robić. Oho, niedobrze. Bo idę sobie tutaj i widzę, że cyklopy są pozabijane. A to oznacza, że ktoś mi tu musi chodzić. Kurde. Niedobrze. Jak ktoś tu będzie chodził, to po prostu odpuszczę sobie na dzisiaj. Jutro sobie rano wstanę i wtedy sobie zrobię tę taskę, bo nie będę się przepychał z jakimś gościem, nie? A już jest też taka godzina, że może być tu coraz więcej ludzi, no ale zobaczymy. I kolejny levelek, 38 level wbite. No i 39 level. Ale kurde, zadowolony jestem z tego mieczyka. Dobrze, że go kupiłem. Bo mega dużo, naprawdę dużo szybciej to idzie, niż jakbym miał bić tym startowym mieczykiem, nie? Który miałem wcześniej. Jest dużo lepiej teraz. No i też praktycznie mało muszę się leczyć, nie? No bo ta zbrojka też coś dała, ten shield. Jeszcze musiałbym jakieś legi i hełmik kupić. Tylko czy ludzie coś tu sprzedają ciekawego? Widziałem, że sprzedawali crown legi, ale kurde, drogie były. Chyba z 50 coinów chciał chłop za głupie crown legi, nie? Więc no, trochę
trochę lipa. Ale no nie widzę, żeby ludzie tu coś w ogóle zdelali, jeżeli chodzi o jakieś legi czy hełm. Przydałby się Auction House, bo kurde, tak ciężko jest coś kupić. Ja na ten mieczyk to chyba kurde z 2 dni czatowałem, żeby znaleźć jakiś mieczyk do kupienia i dopiero dzisiaj udało mi się go kupić. Mega ciężko. Już chciałbym, żeby był ten Auction House, bo wtedy też ceny itemów by się ustabilizowały, nie? No bo tutaj jak chcesz kupić item, na przykład powiedzmy Ancient Sworda, no to nie wiadomo jaka jest jego cena, nie? Jeden napisze do jednego, powie ci 50 coinów, napiszesz do drugiego, powie ci 70 coinów, a napiszesz do trzeciego i ci powie 30 coinów, nie? I takie są rozjebane ceny przez to, że nie ma tego Auction House'u. Także liczę na to, że wprowadzą ten Auction House, bo jeżeli chodzi o mnie, to ja mega lubię takie udogodnienia właśnie, typu Auction House. Gdzie jak potrzebuję itema, to sobie wchodzę na Auction House i go kupuję, nie? No chyba, że nie ma akurat na Auction House żadnego, no to wtedy unlucky. Ale przeważnie są. Chyba, że są to jakieś giga drogie i giga rzadkie itemy, nie? Dobra, jest 40 level, mam 200 cyklopów, czyli prawie połowę. Tu się pożegnamy póki co. Następnym razem sobie zrobimy, dokończymy te cyklopy. I liczę na was, że powiecie mi, co będę mógł iść dalej bić. Ja myślę nad jakimiś dragonami, no ale zobaczymy. Także do następnego.